Siema internety, to znowu my, Siema. zgrana ekipa, Dwuosobowa. dwóch braci. No i co, no trzeba to jakoś wyjaśnić, tę sytuację, co się stało, tak jest? No, brat skosił mostek i rozwalił koło. Pierwsze słyszę. Nie no, żartuję. Po prostu poszło łożysko, kole. Poszło, oczywiście to większe. Mniejsze jeszcze w miarę, ale wymieniając trzeba wymienić cały komplet. I tak, przy okazji wymiany łożyska wymieniamy też przeguby, jak to wykazało na tym na przeglądzie, że przeguby są do wymiany, a więc nowe tu brat założył. Dwa, ustawimy sobie tylko zbieżność, bo tutaj jak widzicie letko ścięło opony. Więc coś było nie tak z tą zbieżnością. A przeguby stare, no to Stare. wiadomo, co się z nimi stało. Jeden się rozpipsy, drugi jest, widzę, że prawie znowu zatarty, jak tamten przy kierownicy. Ktoś nie smarował. Ktoś się nie bawi, dopuścił do takiej sytuacji. No ale nie będziemy o tym gdybać. Kto? Teraz mam pewne podejrzenia. Kto Szkoda, że mógłby. ja zawsze przed pracami smarowałem. Widocznie nie dochodził A smar. mówiłem, nie smaruj tyle, bo łośka ognije. No i ugniła. No, No. wszystko gnije, kurde, przez ciebie. I tak. Co mogę powiedzieć? Przeguby. Przeguby, jak przeguby. Jedne z tańszych, nie jakieś tam drogie, bo i droższe zakładałem i też się spipsyły czasami. No nie tak jest? No tak. Sytuacja rzuca się zaraz. Sami gmereszko o tej kamerki. Bo trochę masz krzywą armię. Tak. To już nic. Gdzie mi pochowałeś wyloty? Nieważne, nie ma żadnych wylotów jak na razie. Dobra. To będzie na kolejnym vlogu. Będziemy mieli o czym opowiadać. Ja czy brat, no. I tak, zabieramy się do pracy. Jakoś próbujemy wbić to łożysko. Może leciutko wejdzie. Może wielu skrytykuje mnie. Ale krytyka też jest czasem potrzebna. No, ja to robię tak. Na Każdy spokojnie. robi po swojemu. Powolutku. Przydałaby się bardziej, to by się przydała jakaś róweczka i by to No właśnie można. miałem to mówić, ale chciałem cię skrytykować. Ale Ale już mówię, nie odezwa się nic. skąd wziąć, no nie? Zawsze tak robiłem, to nie wejdzie. Niestety za Nie mało. mam żadnej ruki, nie jestem do tego vloga przygotowany. Po prostu robię tak, jak uważam, to mniej więcej za stosowne. Ogólnie. Tu nawet łożyska przy tym ciągniku tak nie siadają, ale siadają przy tamtej drugiej 40. Tam jest po prostu już trzeba wymieniać przodek cały. Już to wszystko jest rozklekotane bardzo i jest jak jest. Także coś z codziennej pracy u mnie na vlogu. Nie, bracie? Tak, ja tu właśnie przeglądam, dopiero i przegląd Tak. może coś znajdę na szybko, ale... Dobrze, że wchodzi ciężko, a nie letko. Ale tam mam problem przy kole, że znowu ta druga strona od łożyska wchodzi. Chodzi letko, no i co zrobić? Może to też jest główny powód, ale nie będę tego wymieniał, gdyż iż to jest dużo roboty. A potrzebny nam jest ciągnik na jutro, bo coś tu przestało padać dzisiaj. A dzisiaj jest który? 20? Dzisiaj jest dokładnie 20, tak, 20 lipca. A ostatnie dni to była masakra. Jeśli chodzi o deszcz. Jeśli chodzi o deszcz, padało non-stop. Półtora tygodnia było bez przerwy deszcz i deszcz. Można by tak to ująć. Na to się niestety nic nie poradzi. Tak. I
Tak jak mówiłem, nie dokończyliśmy zbiór taki kawałeczka lucerny. I dokończymy to jutro. I od razu będzie do skarmienia. Dlatego ten czynnik już jest ze zgrabiarką zapięto, więc jutro brat pojedzie rano. I zgrabię. Tak, i zgrabię i postaramy się to zebrać. I będzie z głowy. I powoli dochodzi. No, widzę, że jakoś to jeszcze idzie, także... Spokojnie, o, już sobie trafiłem. Nie denerwuj się. Spokojnie, nerwy szkodzą. Nie, no. No właśnie. No tak, nerwy szkodzą. Tam brat właśnie wspominał u siebie na... Przed poprzednim vlogu. Czyli który to jest ten vlog? No pierwszy był, poprzedni było o bizonie, później było o New Hollandzie i na nim wspominałeś właśnie, że wybrałem tutaj koło, oczyściłem tutaj i również zespawałem jedną, że tak powiem, taką szpilkę. No nie, ty, że tak powiem szpilkę, bo to była szpilka. No, taka króciutka szpilka. Szpilka od koła, bo po prostu na te zęby, co tam są, żeby nie przekręcało je, już się poluzowały niestety. I obracało ją, nie można było dokręcić tej jednej śruby, nakrętki, no. I teraz była taka możliwość, koło jest odkręcone, więc... Koniec? No, chyba. Chyba koniec. Jak sami widzicie, no... Młotek i przecinak potrzebny w gospodarstwie. Bez młotka to nie robota. Tak. Tutaj ten filc z tymi blaszkami jeszcze jest dobry, nigdzie nie popękany. Ale no trochę wgnieciony, ale co zrobić? Co zrobić? Jeszcze nic nie zrobimy, no nie? Czekaj. Ręką, bo ręką. Aha. Wytrzemy. Paluszki. Żeby nie brudzić. Tak. Smar bardzo dobrej jakości, nie jakieś tam bele badziewie. A masz. Jeszcze Grzesiu, poczekaj. Ja wiem, że to powinien być patyczkiem, ale mi ręką jest najlepiej. Ale nie smaruj tyle. No właśnie nie chcę, ale no już co zrobisz, nic nie zrobisz. Już mi się zatrze. No. A niech tu będzie nawet na tym, żeby to łapało na tych, o. Tutaj będzie łapało kurz na filc, tutaj na te blaszki, a nie na ten. Pięknie, jak ja to robię. Ja wiem, że ja to robię bardzo super. Bardzo, bardzo super. I założymy sobie. I myk. Nie wiem, czy nie będę musiał podnieść. Czy nie, czy ja dobrze. Dobrze. Ja nie wcale. Dobra, ale teraz jest sytuacja podbramkowa. Co tu robić? To, tak jak mówiłem, to wchodzi samo. Kur. Zapiął? Jeszcze, żebym ruszył kamerę. Daj ten. No, już obniżyłem. Co ci dać? Smar przybliż. Niestety musisz smar przybliżyć. Nie widzę problemu. No te dwa paluszki. Musimy sobie jakoś poradzić. Napchać tam smaru. Ja tam moich nóg nie nagrywam. No co mam, to one nie są. A co ja mam zrobić? No powiedz, co mam zrobić. No właśnie. Czekaj. Nie ma się tu jak. I tu jeszcze była podkładka, czy tylko sama nakrętka? Jest i podkładka. Jest i podkładka, tak było. Smar przełóż. Czekaj. No. Dobra. Taka praca z życia wzięta, no nie? Tak, zespołowa. I chwila. Nie ruszaj nic. Aha, nakrętki nie wytarłeś. No, tam sobie przetrzyj. Wszystko, co najgorsze, to brak.
ogólne nieprzygotowanie do sezonu. O. A już źle tych asanasów przyszło pójść. Pięknie. Dokręcamy. Czym to dokręcałeś? Gdzie masz klucza? Jakiegoś do tego? Wiesz co ci powiem? No musiałeś, nie młotkiem. Wiesz co ci powiem? Nie, tym. Nie. Tak, przecież nie. Niemożliwe. Gdzie masz klucza? Nie miałem klucza. No jakże, no to... No, to teraz zasuwaj po klucz. Jaki tam był? 36. Pewnie jest w zetorze. Jest 7 SMS-ów, ale dobra. No ja wiem, Grześ, ale to musimy teraz normalnie dociągnąć to, żeby to razem weszło. Jakikolwiek inny? O, młotek tu jakiś leży. Jesteś po prostu nieprzygotowany do pracy. Tu leżą aż 2 młotki, a tata szukał dzisiaj młotka. Mama szukała młotka. No. A tu 2 i trzeci. No. Chłopie, za czym tam pójdziesz, daj coś innego, no bo... Bele, co daj, jakiegoś takiego, żeby... czy Francuza? Potem co do wciągnięcia przecinakiem. No i widzicie, jak to jest z moim bratem. Ja myślałem, że on to uczciwie zrobił, że on przygotuje tutaj, a tu niestety... Wyszło jak zawsze. Człowiek podchodzi do niego. No chodź, dawajże! A czego tam szukasz? Rozkręcamy to! To jest w chlewie! Nieprawda! Ten duży? Na którym pisze 36? I taka jest sytuacja z moim bratem. Za czym on tu przyjdzie, to czas przeleci. A co to robi stary smar? Nawet tak szczerze zajrzę. To jakby był ubrany z tamtego. Nie rozumiem tego w tym momencie. Ale pewnie znowu on tam coś kombinował. Także ten smar trzeba odstawić, bo to jest nówka. O mój Boże. Powiecie, że tu jest syf i dziadostwo, no ale upchaliśmy co się dało na zimę, no i dalej wepchaliśmy z powrotem przed deszczem. O, wszystko się znalazło nagle. Pokaż nam te klucze. Nie dałoby rady. 2 mają do 25. Idzie jak masełko. Kurde, no idzie jak masełko i poszło. Człowiek chce jak najszybciej i niestety. Niestety nie da się tego tak szybko ogarnąć. No i super sprawa. Jak mamy czas? Bo zawsze na tych vlogach jest o czasie. 14 z grosza. Tak, to jeszcze możemy jeszcze coś... Możemy ponarzekać. Tak. Na ciebie. Już nie? Nie, a założyłem koło do końca, Grzesiu! Jeszcze ten. Co to było? To bożysko założyłeś, to małe? Założyłeś. Gitara. Dobra, nie pytaj się o takie sprawy. No. To jest ta wsuwka. Nie, to nie jest wsuwka od tego. To jest. To jest to? To jest brudne w smarze. No to była ta wsuwka. To jest wsuwka ta od tego. Dobra. A to było. Teraz ta. A to było od tego, no. Aha, dobra, no ładnie, pięknie, no ale. Zostawiamy tak, jak jest? A co jest znowu nie tak? No kluczem dociągnąłem tylko. A i luz będzie teraz, nie przejdzie?
Nie, jest dobrze, tylko o to mi chodzi, czy... Wbijać to, czy nie? Czy jeszcze przecinarkę może dociągniemy? No, trzeba dociągnąć? No. To trzeba. Dobra, mam tutaj, zobaczymy. No, tu masz motyk. Zobaczymy, jak tu pójdzie z to. Idzie. Dobra. Poszło troszeczkę. Jest tu. I będziemy przyglądać, bo to chyba jeszcze było trochę bok. Trzymaj. Ubrudzimy się, bo się ubrudzimy. W rękawiczkach nie robimy. Sprawdzaj. Dobra. Jest git. Dobra. Mamy to. Tak. Teraz została mi ostatnia rzecz. Czekaj. Wyczyszczone? Też nie. Pozostało nam nowe, bo nie zmieniałem. Nie wiem dlaczego, no ale mi się zdaje, że tamto to jest takie same, nic, to w ogóle to się nie zużywa praktycznie, wiem o co. Jak sobie będzie. Grzesiu, a co to robi ten smar w starej puszce z nowej puszki? No, z grajaki. Aha. Żeby nie robić nowego. Ten, smarowałeś tamto, co się tak, wkłada te... Tak, coś nagrywali. Aha, rozumiem, właśnie. Teraz to już pamiętam. Masz tam, masz tutaj szmatkę i ten. Widzisz, stare łożysko małe też jest jakieś już zbite, to aby ta nakrętka tam, czy podkładka uszkodziła, to nie, aha, bo to od drugiej strony, to coś musiało w koło uszkodzić, jak tamto łożysko się rozleciało, to uszkodziło ścianki tego. Tak, nowego smaru. A weź z tej małej puszeczki, czekaj, wezmę wytrę, to ja wezmę. I powoli się będziemy żegnać z widzami. Trochę taki inny, inniejszy vlog z prawdziwego zdarzenia, no nie? Po prostu, normalny, życiowy. Coś jest, czegoś nie ma, coś trzeba szukać. Dobra. To są normalne sprawy, tak się dzieje co dzień w każdym gospodarstwie. Czy ja to posmaruję? Aha, tam na nas grabiarkę i sobie.